Dzień dobry, jak słyszeliśmy moimi Państwa gościem jest radny osiedla stary widzę w łodzi Andrzej Kaczarowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Panie radny, czuje Państwu. się pan leśnym dziadkiem? Tak wiele razy słyszałem w rozmowach z urzędnikami o radnych osiedlowych i radach osiedli? Tak, mam z tym trochę problem, bo jak patrzę w lustro, to nie widzę tego leśnego dziadka. Myślę też, że. Znaczy nie rozumiem tego określenia tak do końca. Co no później to, słuchacze co, będą co mogli to? na radio radioloc.pl zobaczyć, czy jest pan tym leśnym dziadkiem, czy nie jest pan leśnym no, dziadkiem. Tak. Generalnie, jak rozumiem, ma to nas jakoś dyskredytować w oczach mieszkańców. Bo... Skąd to się wzięło? Skąd takie określenie się wzięło? Myślę, że z piłki nożnej. <laughs> to znaczy, że nic nie robią, nic nie robią siedzą, osiemlowi? Nic nie robią, siedzą, zabarykadowali się i wcinają paluszki, tak? Te... Już jakbym powiedział, to, że to anegdotyczne paluszki. My tego nie robimy, znaczy tak, czasem jemy te paluszki, muszę się przyznać, popijamy je kawą, tak, rozmawiając na, na zebraniach o, o, o tym, co się dzieje na osiedlach. Często rozmawiamy ze strażą miejską, z policją, z dyrektorami szkół, placówek w ogóle oświatowych, z mieszkańcami też. Mało tego, my też wychodzimy poza, poza nasze siedziby i chodzimy też na zebrania wspólnot mieszkaniowych, które nas zapraszają, ale to jest praca już z tej kadencji. Ja rozumiem, że nie wszystko może idzie świetnie i elegancko jak na obrazku. Ale to jest też nasze staranie. Robimy to bez pieniędzy, chciałem Wczor przypomnieć. Wczoraj odbyły się konsultacje dotyczące m.in. Rad Osiedla, do spraw w sprawie budżetu obywatelskiego również, ale niestety w innej sali Urzędu Miasta. I jedna z radnych, radna Agnieszka Wieteska, tu zacytuję, powiedziała, że to wina samych rad osiedli i radnych osiedlowych, a nie Urzędu Miasta, że mieszkańcy nie wiedzą o ich działaniu. Ja trochę próbowałem podpytać może to moje pytanie nie jest mi ale i znajomych, ale także i osób, z którymi w pracy rozmawiam. Wiedza o rad... Z rzeczywiście nie jest najlepsza. Z, tego, co, z czego to wynika? Z braku promocji od zawsze. E, powiem więcej, jak spytamy mieszkańców, jak jest skonstruowane nasze miasto w sensie administracyjnym, to każdy powie, że są dzielnice. Otóż dzielnice już nie istnieją od lat 90. I tego mieszkańcy też nie wiedzą. I teraz zadajmy pytanie: dlaczego mieszkańcy nie wiedzą, że nasze miasto administracyjnie jest, jest podzielone na osiedla? 36 osiedli i każda ma radę osiedlową. Dokładnie tak. Więc e, pani radna jest e, nową radną. E, ja też e, postanowiłem spytać, kto zna panią radną. Nikt nie zna. O czym to ma świadczyć? Nie wiem, o czym to ma świadczyć, no ale odnoszę się tak parafrazuję to, co wczoraj usłyszałem. Co było dosyć karygodne, bo radny reprezentuje mieszkańców. My jesteśmy mieszkańcami. chciałem po raz kolejny przypomnieć radnym z Koalicji obywatelskiej. Zagłosowano, zagłosowało około 70% na ich listę. Powiedzmy, Są reprezentowani przez. Znaczy wszyscy, wszystkich mieszkańców, praktycznie reprezentują. Powiedzmy tak naprawdę, że rozmowa nasza zasadza się na przede wszystkim odebraniu budżetu inwestycyjnego Rad Osiedlom, chodzi o 25 milionów. No i trzeba przyznać, jak tak przyglądam się, że nie wszystkie rady osiedla. I tutaj Urząd Miasta ma słuszność nie wszystkie rady osiedla radzą sobie z wydawaniem tych pieniędzy i radzą sobie. Sobie z inicjatywą na 36 rad osiedli około 10 pracuje naprawdę e, prężnie. Nie wypada zmienić e, tej sytuacji? Miasto nie idzie w dobrym kierunku? Znaczy wypada zmienić tą sytuację, tylko gdzie jest miasto? No bo he, powracam i będę parafrazował. Jeżeli mamy 40 radnych i tylko 10 dobrze pracuje, to co robimy zresztą? Idąc tym e, krokiem rozwiążmy radę, e, radę miejską, bo 30 radnych sobie nie radzi. Tak? Czy wzmacniamy, czy pomagamy im, czy kupujemy im nowe tablety, czy kupujemy im nowe oprzyrządowanie, żeby sobie zaczęli radzić, czy wysyłamy ich na nie wiem, jakieś konferencje z innymi miastami? E, otóż miasto to wtedy robi. Czy mówi miejska... pan, że do tej pory miasto nie interesowało się tak naprawdę, naprawdę radami osiedli? Nie interesowało się w ogóle. I te rady, które są, no może jest ich mniej, które działają, które są widoczne, które mieszkańcy wiedzą i to też nawet na takich osiedlach nie wiedzą wszyscy, bo po prostu to jest bardzo duży ciężar takiej propagandy, PR-owej. No, może propaganda źle się kojarzy, ale to jest propaganda, tak, żeby o tym mówić, że te rady istnieją. To jest duży ciężar i to jest robione non-profit przez radnych osiedlowych. Ciężko się dziwić, że jakiś docieramy do małego kręgu osób. No ale nie możemy być wszędzie. Są osiedla e, takie, które liczą 60 ponad tysięcy osób. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak 21 osób ma dotrzeć do 60 tysięcy osób bez jakichkolwiek nakładów finansowych, bez żadnej tuby propagandowej ze strony miasta i tak dalej, i tak dalej. Tego można wymieniać. E, już sobie wyobrażam jakby radni, miejscy podkreślam, nie byli zapraszani do żadnych programów telewizyjnych, do mediów, nie mieliby tuby propagandowej żadnej w sensie miasta, nie byliby pokazywani przez miasto. Przecież tych radnych miejskich też by nikt nie znał. Ta dyskusja o 25 milionach, które miasto postanowiło zabrać radnym osiedlowym na inwestycje te małe trwa od dłuższego czasu i pojawiają się, znowu tutaj sięgam po zarzuty miasta, pojawiają się zarzuty, że sprzeciw, opór wobec tego pomysłu, bo przypomnijmy, że 25 milionów ma być przekazane na realizację planu na osiedli, czyli a także przekazane częściowo na budżet obywatelski, działanie Przeciw tej decyzji to działanie polityczne i na przykład to, że radni osiedlowi poszli do wojewody, a wojewoda uchylił uchwałę w tej sprawie, no to jest działanie stricte polityczne. No taki, tak nam przyszło w takim w takiej sytuacji się odnajdywać, gdzie nawet pory roku zaczynają być polityczne. Cóż mogę powiedzieć? Mogą sobie o tym tak to mówić, że to jest polityczny ruch, otóż to nie jest polityczny ruch, to jest ponad ponadpartyjny, no bo polityczny jest, polityka nam zawsze towarzyszy. Polityka nam nawet towarzyszy, jak rozmawiamy z mamą i tatą, bo gdzieś te elementy polityczne występują, żeby negocjować, bo to jest polityka. Ale to jest ponadpartyjne. To jest w ogóle, nie mieszajmy do tego żadnych partii, żadnych opcji politycznych. My y Walczymy o to, aby mieszkańcy mogli sobie, e, mieli pulę taką bardzo dostępną dla nich na ławki, na śmietniki, naprawdę na to drobne rzeczy, które trzeba zrobić w przeciągu roku, nie dyskutować o tym, nie przebijać się przez interpelacje radnych, przez urzę wydziały, urzędy, w Urzędzie Miasta Łodzi. Żeby wystarczyło pójść do Osiedlowego radnego tak. i z nim to załatwić. Dokładnie tak. Do tej pory wystarcza petycja nawet pięciu osób, które powiedzą: Posłuchajcie. Tutaj od lat się nic nie działo, zwróćcie na to uwagę. I wtedy te, te rady osiedli naprawdę nachylają się nad, nad takimi problemami, bo to są nasi sąsiedzi. To jest też bardzo ważne. Radni, widzę miejsce, nie zauważają tego, bo po prostu oni często nawet nie kandydują z okręgów, w których mieszkają, a my jesteśmy przedstawicielami mieszkańców. Wydaje się, że miasto podjęło już tą decyzję. 25 milionów prawdopodobnie nie będzie i nie ugnie się nawet pod decyzją wojewody o uchyleniu tej uchwały. Z tego co słyszymy, nieoficjalnie taka uchwała miałaby być przyjęta jeszcze raz. Co teraz w takim razie? Jak Rady Osiedla zamierzają na to reagować? Zbliżają się też wybory do rad osiedli. Radni osiedlowi się poddadzą? Nie, radni osiedlowi się nie poddadzą. Im dłużej, im dłużej jesteśmy w tym sporze, tym konsolidacja tego środowiska następuje. Wczoraj podpisaliśmy list intencyjny, który ma nas doprowadzić do porozumienia. Myślę, że już po wyborach, tak, bo przygotowujemy się do, do tego, żeby podjąć ten trud wyborczy <laughs> I, i chcemy przystąpić do porozumienia ratusiedlowego czyli będzie ponad osiedlowe, osiedlowe ogólnoukskie porozumienie ratosiedlne? Tak, do tej pory list intencyjny podpisał 28 osiedli. Są ferie też, no to trzeba wziąć pod uwagę, a chcemy, żeby e, re, według statutu reprezentatywna osoba podpisała się pod listą intencyjną. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był radny osiedlowy Osiedla Stary Widze w Łodzi, Andrzej Kaczarowski. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.